Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak. Jest trochę emocji dla ludzi, którzy obserwują, co się dzieje w polskim kościele, związanych jednak z jakąś zmianą, którą trzeba odnotować. To jest zmiana władz polskiego episkopatu, zajazd baronów z poszczególnych diecezji będzie miał miejsce 13 i 14 marca. Badania sprzed kilku lat pokazują, że biskupi się cieszą zaufaniem, uwaga, 2% respondentów, osób, które uczestniczyły w tym badaniu. Jeśli się coś zmieniło, to myślę, lepiej raczej nie jest, ale gorzej. I o tym, jaki dorobek pozostawia po sobie kierownictwo episkopatu, arcybiskup Gądecki oraz Jędraszewski, o tym, kogo się możemy spodziewać, jaka to będzie zmiana, będę rozmawiał dzisiaj z profesorem Stanisławem Obirkiem. Witaj, Stasiu. Witaj, Arturze. No tak, zmiana ma nastąpić w kościele. No, lud Boży nie ma na to żadnego wpływu, dlatego że to biskupi się spotkają i wybiorą sobie kierownictwo ludzi, którzy dadzą twarz temu episkopatowi. Ponad 10 lat temu, bo dwie kadencje pięcioletnie trwało przywództwo Jędraszewskiego i Gądeckiego, w zasadzie Gądeckiego i Jędraszewskiego. To była taka odpowiedź polskiego episkopatu na papieża Franciszka. No, Gądecki nie zapowiadał się źle. Jest dużo teraz artykułów, które pozwalają nam zobaczyć, że to był jednak człowiek, który uczestniczył w dialogu polsko-żydowskim, który, wyczytałem to dzisiaj w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, mówił o wzajemnym przebaczeniu, żeby nie tworzyć pewnych emocji. Który, co by nie powiedzieć na jego temat, dotychczas przynajmniej tego nie ustalono, nie miał żadnej pedofilii w swojej archidiecezji, którą by osobiście tuszował, nie przypisano mu żadnej odpowiedzialności. I to jest jakiś sukces, dlatego że 14 polskich biskupów poleciało już za to. I może zacznijmy od dorobku Jędraszewskiego. Czy możemy się już pokusić, czy on się zmieniał, czy on trwał przy swoim? Jak ty go postrzegasz? Bo też pamiętasz tego człowieka sprzed 10 lat przecież na pewno. No ja obu pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat. To byli moi starsi koledzy. Kiedy byłem jezuitą... Wstyd się przyznać. Nie, ja myślę, że to jest... No taka biografia. Tak no, było po prostu. Tak było. Skrzyżowały się nasze drogi. Jędraszewski jako wykładowca bardzo popularny, otwarty, spec od teologii dialogu, od Levinasa, od Sartra. Pamiętam, był bardzo lubiany. No głównie jednak chyba ta jego popularność dotyczyła kręgów kościelnych, starszych jego kolegów, zwłaszcza arcybiskupa późniejszego Peca, ale również studentów miał powodzenie i nic nie zapowiadało jego późniejszej ewolucji. Raczej myślę, trzeba mówić o jakimś, nie wiem, zwinięciu tych dialogicznych danych, kompetencji, bo to był naprawdę dobrze zapowiadający się filozof, który swoje książki i publikacje wysyłał Janowi Pawłowi II, który je chwalił. No więc widać było, że dbał również o PR od małego. No i karierę zrobił, ale nie jako uczony, tylko jako hierarcha. I dla mnie, muszę powiedzieć, w tym sensie jest to zaskoczenie duże, bo ja to, co wyniosłem z zakonu jezuitów, to wiarę w siłę edukacji. Pamiętam, nam zawsze
podpowiadano, przekonywano, the power of education. Mówi, uczcie się, poznawajcie języki, kultury, religie i to wtedy uczyni chrześcijaństwo religią wiarygodną, zdolną do uczestniczenia w tym pluralizującym się w świecie globalnym. I tak. No i właściwie Jędraszewski spełniał wszystkie warunki, żeby stać się takim protagonistą takiego katolicyzmu intelektualnego, otwartego, oświeconego, który ja znałem ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. Także to dla mnie jest, mówić o rozczarowaniu, to jest nic nie powiedzieć. To jest po prostu jakaś zagadka dla mnie potworna, że człowiek, który doskonale wykształcony, potrafił ten swój intelekt i te swoje zdolności retoryczne wykorzystać na tłumienie właśnie tego katolicyzmu otwartego. Homofobia, szowinizm, ksenofobia, to są epitety, którymi zwykliśmy obdarowywać takich dość tępawych duchownych, jak Rydzyk, jak no, niewykształceni proboszcze gdzieś tam na parafiach, ale nie dla księdza profesora wykształconego na elitarnym jezuickim uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. Rzeczywiście to, co on z sobą zaczął prezentować, jako najpierw biskup pomocniczy w Poznaniu, potem w Łodzi i po 2010 roku no już w Łodzi, a potem w Krakowie, no to to jest coś, co jest absolutnie zaprzeczeniem tego, czego on się uczył i czego uczył. To znaczy jest to skrajnie upolityczniony katolicyzm, katolicyzm patrzący z wyższością na innych. No więc to jest największe rozczarowanie, jakie ja przeżyłem w ostatnich kilkudziesięciu latach, jeśli chodzi o kler katolicki. No, poza ulgą, jaką czuję, że dobrze, że ten człowiek zejdzie ze sceny, no to jeszcze wydaje mi się za mało został rozliczony jednak z poważnych zaniedbań i wykroczeń, bo uważam, że takie zaparte bronienie Peca, który był publicznie oskarżony o mobbing i no, nadużywanie autorytetu wobec kleryków, również była to przemoc seksualna i on wymuszał na księżach, żeby podpisywali lojalki. Niektórzy to przepłacili zdrowiem, a nawet życiem. Niektórzy tak. zmarli po prostu pod wpływem tych szykan, jakie on im zadawał. Więc wydaje mi się, że ten czas, który przeżywamy, takiego właśnie, no zobaczymy, jak, co to będzie. Mnie to specjalnie, muszę powiedzieć, nie emocjonuje, bo będzie tak, jak jest. To znaczy nic się nie zmieni, niezależnie od tego, kto będzie tym następcą, ale wydaje mi się, że takie rozliczenie w sensie takiego wystawienia rachunku za te ostatnie, zwłaszcza te 10 lat, co ten Jędraszewski zrobił, jak wpłynął na regres katolicyzmu polskiego, to powinno mu zostać policzone i rozliczone. No tak, to pamiętamy te obrazki, bo można by pewnie tutaj bez liku wymieniać. Ja przypomniałem sobie jeszcze, jak żył ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, mówił, że on już w pewnym momencie jakby bał się z nim spotkać, nie chodził w ten dzień, kiedy była rozdawana zupa ubogich. Tam jest taki dzień na rynku w Krakowie. Jędraszewski ostentacyjnie nie przyszedł. To jest też próba takiego umniejszania nagrody Tischnera. W zasadzie też on doprowadził do takiej sytuacji, że gdzieś dziennikarze TVN-u nie byli wpuszczani. Miał duże pretensje, że Owsiak otrzymał jakąś nagrodę. No człowiek, który się rozmieniał ewidentnie na drobne. Z drugiej strony przypomina mi się to, o czym wspominał profesor Tomasz Polak, to znaczy to, że on zawsze jednak potrafił się ustawić. On już w Rzymie zobaczył, że przy Pecu, który robił dużą karierę. Tak naprawdę nie wiemy z jakiego powodu, no bo to jest tajemnicą, na pewno nie było to związane z jakimiś przymiotami intelektualnymi, bo wiemy od profesora Polaka, że wstydzono się w ogóle jego doktoratu, jego promotor się do niego nie przyznawał. Ale Jędraszewski był w takiej bliskiej relacji z Pecem. No potem chyba zobaczył, że Pec ma mocne plecy w Watykanie i że warto się podczepić jednak pod Watykan, więc
no taki był tchórzliwy tak naprawdę. To on gra takiego bardzo odważnego człowieka, natomiast no zawsze był silny wobec słabych i słaby wobec silnych. No taka jest o nim prawda. Natomiast no, jego przełożonym tak formalnie jest w episkopacie, chociaż trudno mówić tutaj w stosunku przełożeństwa, arcybiskup Stanisław Gądecki. No i on rzeczywiście w tej historii związanej z Pecem, no, która jest no, jakimś takim ważnym elementem w historii polskiego kościoła i nadużyć, no, potrafił się zachować w miarę godnie. To znaczy chciałbym, żebyśmy też nie byli posądzani o jakąś taką stronniczość i sobie to jasno powiedzieli, no bo on nastawił warunek, że albo on, albo Pec. Tam pamiętam, jak Pec w niektórych wywiadach, Marcin Kącki zdaje się o tym pisał, mówił, że Gądecki to jest gadzina, tak? I panowie mieszkali obok siebie, kilkadziesiąt metrów na tym Ostrowie Tumskim w Poznaniu, ale robili wszystko, żeby się dość mocno unikać. Proszę, powiedz trochę nam o Stanisławie Gądeckim. No, z Gądeckim, może to dla naszych widzów będzie ciekawa taka anegdotyczna trochę opowieść. Ja Gądeckiego poznałem jako już biskupa pomocniczego. Wspomniałeś zresztą o tym, że on uczestniczył w dniach judaizmu, w dialog chrześcijańsko-żydowski, był bardzo zaangażowany. I to były lata 90., pamiętam. Stanisław Musiał był również bardzo zaangażowany. To taka ikona jezuitów, jeśli chodzi o pracę na rzecz pojednania. Tej komórki w episkopacie, która się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim zajmowała, czy katolicko-żydowskim. A Gądecki był przewodniczącym bodajże tej grupy. I oni przyjechali, Gądecki i Muszyński, bo Muszyński wtedy, chyba Muszyński był właśnie szefem tego, wtedy już biskup gnieźnieński, tej komórki, już nie pamiętam tych technicznych nazw. Tak. W każdym razie przyjechali na Kopernika do Krakowa. Do Krakowa, do jezuitów. No i Musiał, który był bardzo zaangażowany, ta cała konferencja odbywała się w hotelu Forum. Mhm. Ja byłem przełożonym wtedy wspólnoty, no i Musiał mówi: Stasiu, koniecznie zawieź nas na tą konferencję. Ja mówię, no w tej chwili, mimo że park samochodowy jezuitów był znaczny, nie było samochodów. Ja mówię, jedyny jaki jest, to jest Fiat 126. Mhm. Jak chcesz, to was zawiozę. No i podjeżdżam tym malutkim Fiacikiem. No Gądecki malutki nie jest, więc z trudem się wcisnął do tego Fiacika, Muszyński i Musiał. No i ich zawiozłem do tego Forum. I jak oni wysiadali z trudem z tego Fiacika, ja mówię, że ja księży mogę oczywiście odwieźć, jeżeli chcą. I pamiętam żywy protest obu biskupów. Nie, 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 to my już damy sobie radę. Tak. Więc to jest anegdota, która pokazuje, że jednak ten Gądecki był taki, no, swój chłop, tak? Wsiadł do Fiata 126 z trudem. I w każdym razie to były moje pierwsze wspomnienia. Człowieka zaangażowanego w trudny temat, tak. Niepopularny na pewno wśród biskupów. I no, wiedziałem też, że napisał sporo na ten temat. Wiedziałem, że studiował na flagowych też uczelniach, w Instytucie Biblijnym, w którym ja też studiowałem. No krótko mówię, w Jerozolimie. No świetnie przygotowany, tak jak Jędraszewski do dialogu filozoficznego, tak Gądecki do dialogu międzyreligijnego, czyli teologicznego. No i nieszczęście sprawiło, że też został właśnie tym biskupem i wszedł na tą ścieżkę kariery kościelnej. I jak obaj chętnie cytujemy powiedzenie jednego z naszych zaprzyjaźnionych księży, piłska działa na rozum jak gaśnica. I wydaje się, że tutaj również ten efekt zadziałał.
To znaczy Gondecki jakby zapomniał o tym, że bycie biskupem nie wyklucza również bycia naukowcem, bycia zaangażowanym w dialog kulturowy. No przecież Biblia to jest wiadomo. Księga pisana, czy biblioteka ksiąg pisana na przestrzeni 1000 lat. W różnych kulturach różnie to wyglądało, ale dialog jest czymś podstawowym i w Biblii Hebrajskiej, i w Nowym Testamencie. I co się stało? Od momentu właściwie, nie od 14, o czym mówi, że oni przez ostatnie 10 lat jakby byli twarzą Kościoła. Przecież Gondecki był... Zastępcą Michalika. Przez 5 lat. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który przez kilkanaście lat jest twarzą Kościoła. Kościoła, który się, jak to słusznie zacytowałeś, zjeżdża po pochyle, po równi pochyłej do 2%, a może i mniej, zaufania społecznego. Tak. I również jego udział w tym jest znaczny. Ja tylko wymienię kilka rzeczy, w których uczestniczyłem również publicystycznie, bo mnie to bawiło. Najbardziej spektakularny to jest jego pseudo spór z biskupem Benzigiem, któremu on zarzuca... Przypomnijmy, chodzi o to, że ten progresywny biskup niemiecki jest zwolennikiem drogi synodalnej i jasno stawia problem zmian w Kościele. Mówi o tym, że trzeba dać możliwość przystępowania do sakramentu osobom, które wchodzą w powtórny związek. Mówi o celibacie, że powinien być opcją, a nie obowiązkiem. Mówi o miejscu osób homoseksualnych w Kościele na równych prawach, no i nasz wielki... Kapłaństwo kobiet. I nasz wielki przywódca tego kościoła żelbetonowego, arcybiskup Stanisław Gondecki, śle mu listy, w których go poucza. No więcej, correctio fraterna, takie ładne powiedzenie, czyli takie napomnienie braterskie, bo Benzing to jest od jego odpowiednik, przewodniczący Episkopatu Niemiec. Więc to jedno, to jest takie, no nie chcę naszych widzów zanudzać sprawą, ale naprawdę to jest po prostu komiczne. To znaczy on kreuje siebie na takiego strażnika ortodoksji, napomina tego niemieckiego biskupa i cały właściwie episkopat i cały kościół, którzy się pogubili, nie są wierni dziedzictwu Jana Pawła II. No i z rozpędu właściwie też krytykuje papieża Franciszka. Tak. Nie wprost, ale mniej więcej, ja to też pamiętam dobrze. Wszyscy czytamy między wierszami. Od 13 roku przecież, jak Franciszek zaczął wprowadzać te elementy właśnie dialogu, demokratyzacji. Krytykował kurię. Pisał na blogu, że mu się to nie podoba, że to idzie w złym kierunku i oczywiście wtedy również jezuita Franciszek Lombardi go zakazał mu tego robić. Tak. No i w każdym razie to od 10 lat jest na pewno postrzegany jako przywódca konserwatystów na świecie wręcz. Matko Boska, tak? Nasz Stanisław? No, nasz Stanisław, który przez biskupów na przykład amerykańskich, afrykańskich, no jest uważany za tego, który ośmiela się tutaj jasno z otwartą przybicą stanąć przeciw tej całej nihilistycznej falandze, która niszczy Kościół i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo osobliwe, że człowiek, który znowu świetnie wykształcony, wydawałoby się, że przygotowany do tego, żeby stać się entuzjastycznym wręcz zwolennikiem tego otwarcia, tej, no umówmy się, dość umiarkowanej reformy czy odnowy Franciszka, nagle staje się ikoną czegoś wręcz przeciwnego. No, nie dziwiłbym się, gdyby on był autorem tego listu takiego, pamiętasz naszą przygodę z Weiglem, który już widzi, jaki ma być ten nowy następca Franciszka i najlepiej jakby ten... Weigl, biograf Jana Pawła II, niezłą naprawdę kasę zarobił sobie na tych biografiach. Uznanych za obowiązujące. Poproszono nas, żebyśmy zrobili z nim wywiad, jak wysłaliśmy mu pytania, to zrezygnował z tego wywiadu. Ja przypominam sobie też z Gondeckim jeszcze inne zabawne historie. Znaczy, taka mniej zabawną historią jest, kiedy on mówił, że nie będzie ogon
mrdał psem, tak? To zdaje się był ingres arcybiskupa Wojdy. To był taki policzek dość duży wobec wiernych. On jasno powiedział, że po prostu my jesteśmy tu kastą biskupią i my będziemy rządzić, nie będzie nikt nam mówił, co my mamy robić, nie? Przypominam sobie też, że w czasie COVID-u on chyba kilka razy jednego roku zawierzał Polskę Jezusowi. I powiem ci szczerze, że zupełnie tego nie rozumiałem. Jakby to raz nie wystarczyło, trzeba było kilka razy. I wreszcie te jego nieudane próby, chociaż zebrał jakiś front poparcia, taki bardzo niszowy, kiedy chciał uczynić Jana Pawła II doktorem Kościoła. Myślę, że to miała być taka ucieczka do przodu, no ale to się zupełnie nie udało, bo Franciszek nie podjął tego tematu i w ogóle nikt już na ten temat nie mówi nic. No wiesz, to jest tak, że przecież problematyczna bardzo, zwłaszcza w Kościele amerykańskim, któremu się przyglądam dość blisko, po raporcie Makarika, tego z kardynała, który zrobił zawrotną karierę w późnym okresie pontyfikatu Jana Pawła, czyli praktycznie... No dużo przelewy robił. Tak, dzięki Dziwiszowi w dużym stopniu. Jak ukazał się ten raport liczący ponad 600 stron, no to wrzało w amerykańskim kościele, żeby kult, no bo już się nie da praktycznie odwrócić procesu zamkniętego, beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, żeby to jednak sprowadzić do kultu prywatnego. Do kultu prywatnego, że nie można kogoś, kto w świetle dokumentów, zeznań, bardzo wielu świadków tam zgromadzono. Przypomnijmy, że ten raport tak naprawdę napisał Kościół. Ale nawet uwzględniając to, że to był raport napisany, no Franciszek sam się bronił, był zaatakowany przez Vigano, że on tak naprawdę współuczestniczył w karierze Makarika, który po śmierci Jana Pawła dalej funkcjonował w kościele jako ten najbardziej wpływowy kardynał amerykański. Wpływowy i też bardzo postępowy, skuteczny jako fundraiser. Porównywalny do De Gaulle'a. Tutaj oni łeb w łeb szli, jeśli chodzi o gromadzenie milionów dla kościoła. Więc to oczywiście był trochę wyprzedzający ruch Franciszka, ale słuszny, bo on wykazał, że tak naprawdę kariera Makarika była karierą umożliwioną, mimo krytycznym głosom, bo pojawiały się te krytyczne głosy w kościele amerykańskim, że nie nadaje się. Były też raporty Ramseya, to jest taki ksiądz, zdaje się, dominikanin, który pisał do Watykanu w sprawie tych nadużyć. Okazuje się, że dostał pokwitowanie później, że te dokumenty przychodziły do Watykanu, nikt w ogóle z nimi nic nie robił. Rzeczywiście, chciałbym jeszcze może chwilkę, skoro wywołałeś ten temat, powiedzieć na ten temat, że ktoś robi już taką krecią robotę Franciszkowi w Watykanie. Mówiłeś o dwóch listach, wyjaśnijmy, że pokazały się dwa anonimy, które mają wskazywać, jaki ma być przyszły papież. One są w kilku językach, rozesłane po kurii i tak naprawdę są one taką dużą krytyką Franciszka. Jest pytanie, na ile będą skuteczne, bo jednak kolegium kardynalskie zostało odświeżone przez Bergoglio. No to jest, ja się dziwię, że media polskie, które tak uważnie śledzą, co się dzieje w Watykanie i to te kościelne i te liberalne, są jednak dość selektywne, jeśli chodzi o odnotowywanie różnych rzeczy, które są istotne. No mieliśmy obaj przykład właśnie z Weiglem, który tutaj jest traktowany niemal jako watykanista numer jeden. On pierwszy przecież napisał tą książkę, którą dominikanie polscy błyskawicznie przetłumaczyli, w której właśnie kreśli sylwetkę przyszłego papieża. Tak, że ma się za bardzo nie spotykać z mediami, nie spouchwalać się, ładnie się ubierać. I dbać o doktrynę, nie rozwadniać jej. Tak, czyli to jest po prostu frontalny atak na to, co robi Franciszek. Najbardziej nowoczesny w Polsce zakon dominikański wydaje Weigla. To jest w ogóle ciekawe. Te dwa, ja je nazywam paszkwilami, bo to nie są pisma wyrażające troskę o Kościół, tylko to jest brutalny atak na to wszystko, co robi Franciszek. To jest oczywiście robione w takim stylu osłaniającym trochę, że cenimy to, co robi, niemniej jednak.
I pierwszy sprzed 2 lat napisał najbliższy współpracownik Franciszka, George Pell, tak. Australijski hierarcha, zresztą sam oskarżony i skazany za pedofilię. No i potem jest uniewiniony przez Sąd Najwyższy. Ale to uniewinnienie jest właśnie bardzo... Ja mam przyjaciół w Australii, którzy mówili, ale nie, to jest nie bardzo... Znaczy on miał już wcześniej zarzuty związane z nim były. Jędraszewski to traktował go w ogóle jak jakiegoś męczennika. Jako męczennika. No tak jak Rydzyk Janiaka. Oczywiście. Tutaj to mamy tych obrońców pedofilów czy tuszujących. Tak. Nie wchodzę w... Ale ktoś obdarzony przez Franciszka takim zaufaniem... Tak, bo w ścisłym kierownictwie tej grupie takiej G6... Tych 8 kardynałów czy 9, którzy doradzali Franciszkowi. On rzeczywiście miał zasługi, jeśli chodzi o przejrzystość kasy i tak dalej. Tak, ale jednocześnie jako ten konserwatywny kardynał napisał właśnie taki paszkwil, że Franciszek się nie nadaje i musimy wybrać my kardynałowie, pomyśleć o tym, żeby to był ktoś w duchu Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Tak. A ten drugi, zatytułowany dokładnie tak samo, Demos II, i on już jest właśnie również w języku polskim dostępny, no to jest kontynuacją, że od 2 lat żadnych postępów nie ma. Franciszek coraz gorzej rządzi, mianuje jakichś dziwnych kardynałów gdzieś tam po wyspach malutkich, Mongoliach i tak dalej. Ci ludzie się nie znają, a on tu powinien tradycyjnie mianować kardynała na przykład w Krakowie, w Poznaniu, żeby było jak za dobrych czasów, żeby tu w Polsce ten Kościół Polski, który znakomicie przecież bronił... No ma sukcesy, 2% poparcia. Tak, to jest, ale globalnie wiadomo, że Jan Paweł II odnowił oblicze ziemi i Kościoła i trzeba do tego nawiązać. No tak odnowił, że wiesz, no... No, że mamy coraz mniej drugą Irlandię, oczywiście, i poparcie... No będziemy mieli może Czechy za chwilę. Tak, no więc... Także zasługi ma Jan Paweł II, niewątpliwie. Te zasługi właśnie i Gondeckiego, i Jędraszewskiego się obróciły przeciwko Kościołowi. I to jest, dla mnie jest to, no jako jednak człowieka, dla człowieka, no, który w tej firmie spędził, no, 30 lat, no, na linii frontu niemalże tego awangardowego zakonu i wydawało mi się, że przez te lata udawały się jakieś transfery duchowo-intelektualne właśnie ze Stanów, z Rzymu, ale okazuje się, że nie, że to wszystko, co mnie się wydawało, że w latach 90., w pierwszym latach XXI wieku, że to jest coś, co pomoże Kościołowi polskiemu odnaleźć się w społeczeństwie pluralistycznym, demokratycznym, że to wszystko jest interpretowane przez naszą jeszcze do środy rządzącą tutaj wierchówkę kościelną jako zagrożenie, no, jako wiesz, relatywizm. Znaczy, ja mam takie wrażenie, często to powtarzam, że polski kościół jest zorganizowany wobec wrogu, lęku. To jest kompletne zaprzeczenie, o czym przed chwilą mówiłeś. Zachód jest zgniły i niedobry. No chyba, że chodzi o limuzyny zachodnie, które wożą panów biskupów. Albo komórki dobre. Albo krawców na przykład. Oni cenią sobie bardzo włoskich, szwajcarskich krawców. To lubią. Euro lubią, dolary lubią. Ale poza tym ten Zachód jest zgniły i niedobry. Ale jak mówiliśmy przez chwilę tutaj o niemieckich biskupach, no to w zasadzie, bo wracam tutaj na ten nasze polskie podwórko, na tego naszego biało-czerwonego Marsa lądujemy z powrotem, to jest wybór taki między takim betonem a żelbetonem tak naprawdę, nie? No bo jak gdybyśmy poczytali to, co mają do powiedzenia na temat tego, co jest przedmiotem żywej dyskusji na zachodzie Europy, w Ameryce Południowej, też w Stanach Zjednoczonych, na temat aborcji, na temat prawa do śmierci, myślę tutaj o eutanazji, na temat prezerwatyw, tak? Na temat tego, że ktoś się rozwodzi z mężem pijakiem i chce się po prostu związać z uczciwym jakimś mężczyzną, który będzie miał wpływ może jakiś dobry na wychowanie ich dzieci, no to jest kompletny beton, bo jak się poczyta Rysia, to jest człowiek kompletnie niereformowalny. Ja nie wierzę w to, żeby on zmienił poglądy sobie w tej dziedzinie. Polak, no, przy całym szacunku, bo to jest miły naprawdę człowiek, jak mówi profesor Smoczyńska, nie zabije, nie wbije ci noża pod żebro, no ale to jest jednak taki ktoś, no, kto tam raczej, ja nie wiem, jakie on ma tam poglądy, ma takie poglądy jak Jan Paweł II,
No nie ma nikogo takiego, kto by mógł być jakimś zaczynem po prostu jakiejś zmiany, a myślę, że nie ma dlatego, że nikogo tam biskupie po prostu takiego nie wpuszczą, tak, na pokład. I no mamy taki wybór między, no wiesz, tak jak kiedyś, jak topił się PZPR i był ten zajazd tych partyjnych baronów, no to mówią, no to może Kwaśniewski, tak, on jest taki młody, fajny, nie, to chyba tak to działa po prostu. No ja jestem pod dużym wrażeniem opasłego tomu Ignacego Dudkiewicza. Tak, jesteśmy po lekturze. Tak, Pastwisko, co rządzi, czyli przeszłość, strach i bezwład. Bezwład, tak, polskim kościołem. Polskim kościołem. I on tam wymienia, oprócz tych 11 biskupów, którzy łaskawie zgodzili się z nim porozmawiać chwilę, wymienia księży, których ja nazywam sygnalistami. Mhm. Adam Świeżyński i Andrzej Kobyliński. Dwóch profesorów UKSW. Tak. I jeszcze Grzegorz Strzelczyk, jeszcze paru zakonników, jezuitów, dominikanów, którzy są tak zwanymi medialnymi księgami. Tak, on nie mówi wprost, tak. Ignacy, zresztą, że on po prostu rozmawia z ludźmi, którzy są w kościele, którym na tym kościele zależy i to jest jego, po prostu daje im głos. Tak, i to jest ten kościół, który nie ma władzy w tej chwili, ale ma to know-how, co nazywamy jako zdolnością analityczną widzenia chorób kościoła. Zwłaszcza bliskie są mi analizy i diagnozy Andrzeja Kobylińskiego, bo on jest właśnie filozofem, który bardzo... Etykiem też, tak. Etykiem, właśnie dostrzega te schorzenia Kościoła, który na przykład ulega pentakostalizacji. O tym się mało mówi, ale Kościół Polski ma takie oblicze mało znane. To czasem wychodzi w sytuacjach takich nadużyć, patologii, gdzie ewidentnie dzieciom, młodzieży robi się krzywdę. No fanał w tych wszystkich wspólnot Ducha Świętego jest kardynał Ryś, on się w ogóle spowiada chyba u tego zakonnika Recława z Łodzi, który jest takim showmanem tej odnowy w Duchu Świętym i on w ogóle tak mówi, że Jezus tu przyjdzie, was uzdrowi ze wszystkiego i będzie fajnie i w porządku. I jednocześnie dokonują bardzo głębokiej manipulacji duchowej na młodzieży, bezbronnej dość wobec takiego przemocowego przekazu. Ludzi skrzywdzonych, bo tacy szukają takiego rozwiązania. To jest jeden, na przykład jedna rzecz, na którą Andrzej Kobyliński zwraca uwagę. Z kolei Adam Świeżyński, on od początku zwracał uwagę na patologię w swojej diecezji, czyli Gdańsk, na biskupa Głudzia. Tak. I jeden i drugi, nie tylko, że ich nie spotyka jakieś uznanie dla odwagi, zwracania uwagi na patologię, ale oni są szykanowani, są postponowani. Tak naprawdę, jak wspomniałeś, dzięki temu, że są profesorami na UKSW, są absolutnie poza diecezją, mimo że obaj byli odpowiedzialni. Mogliby być twarzą zmiany też. Tak, takie. Na przykład tych dwóch, czy ten Strzelczyk, który też jest taki właśnie pastoralnie bardzo, wyrzucony zresztą przez innego. No też mu dał skworc szkołę życia. Tak. Więc mamy do czynienia z bardzo maleńką grupą ludzi odważnych, którzy nie boją się zwracać uwagę na patologię i jednocześnie chcą być w kościele. Więc oczywiście pytasz o to, z jakiego materiału krawiec tu ukroi. No, materiał jest słaby, bo wybierają z biskupów diecezjalnych, których jest raptem, czyli ordynariuszy, jest ich 44, było, bo już ostatnio trzech poleciało, Kaszak, Dzięga i Dziuba. No więc gdyby... Ostatnim rzutem na taśmę, ja tak sobie czasem żartuję, Franciszek mianował właśnie tych trzech wspomnianych przeze mnie księży biskupami diecezjalnymi w Sosnowcu, w Szczecinie i w Łowiczu, więc mielibyśmy trzech... W Płocku. Aha, ty mówisz, że tam, tak, bo ty mówisz o tych opuszczonych. Tych karnie, tak powiem, którzy się podali do dymisji, tak? Poprosili o zwolnienie z obowiązków, jak mówi Dzięga, ze względu na
zdobywające siły. Aha. Więc ja nie chcę już tego rozwijać, bo to jest tak. Ale to tylko tak. Ja zresztą właśnie Śnieżyński mówi o tym, że zmiany personalne są śmieszne. On użył tego wyrażenia, że przecież ścieżki karier są właśnie takie. Wydeptane, tak. Że ci, którzy... Jak neurony. No, tak można powiedzieć. Tak, ten sposób myślenia. Po PEC-u mamy Jędraszewskiego i mamy, no to jest to gniazdo poznańskie i Gondeckiego. No nie przeskoczą swojego wzoru, tak? Mm-hmm. No już nie mówię o wzorach, jakie zostawił Kraków. Dziwisz czy Kowalczyk, no bo to są wszystko... Jednak... Na Jędraszewskiego mówią w decyzji krakowskiej, niedawno się dowiedziałem, Czarnoksiężnik. I jego faworyci to są uczniowie Czarnoksiężnika. No, no ale jakoś to dobrze, że o tym mówisz, bo jego kandydaci się nie przebili. A, mówisz o jego, o Litawie, tak? Tak, tym jego zapatrzony w niego, to się spekulowano, że to bardzo bliska taka przyjaźń jest. Rzeczywiście, to jest prawda. Jakoś Watykan jednak kontroluje, zdaje się, no, zdalnie, ale jednak kontroluje. Ja się tutaj żartowałem z profesorem Obirkiem, że moim kandydatem jest arcybiskup Depo. Ja myślę, że on by tak zdynamizował jeszcze bardziej te zmiany w kościele tutaj. Nie wiem, czy ma szansę niestety. To znaczy, wiesz co, ma szansę. Ma szansę, bo tak naprawdę Depo, który przypomnijmy po ostatnich zmianach w rządzie, uważa, że w konkordacie jest zapisane, że są dwie lekcje religii opłacane przez państwo, że konkordat gwarantuje to, co jest, a może nawet więcej. Więc jest to ta wykładnia konkordata. Znakomity, najlepszy chyba w Polsce znawca problematyki konkordatowej, stosunek państwo Kościół, czyli profesor Borecki, Paweł Borecki, powiedział, że to są bzdury. Aha. I w tym sensie to byłby ciekawy eksperyment. Ja bym bardzo chciał. Człowieka takiego właśnie jak Trzymam Depo kciuki. Mieć na czele episkopatu cieszącego się, przypomnijmy, 2% poparciem społeczeństwa. No i jego, jak sądzę, pójście na czołowe zderzenie z reformami Franciszka. Już widzę Depo na czele delegacji na ikona kościoła afrykańskiego. Tak. Ostatnia część synodu o synodalności. Tu polski głos by zabrzmiał Dubia. Razem z głosem z Konga, z Nairobi. Zachara. Na pewno z portretami Jana Pawła. Może już wtedy by go ogłosili doktorem. No. Że non passaran. Tak. Tutaj będziemy bronić do końca polskiej wersji katolicyzmu. Tak, nie i on ma tak naprawdę większość biskupów tak myśli jak Depo. No, tak. Tutaj ja mówię o sygnalistach, mówiliśmy o Rysiu, o tym, no ale to są rodzynki. Przecież Ryś jako metropolita łódzki nie miał szans, żeby wejść do Rady Stałej. Nie, on teraz będzie chciał być tam, wiesz, kardynałem, przy Watykanie osobą wpływu. No może prymasa Polaka namówi, bo mam wrażenie takie, że prymas Polak jednak jest wpływowy, arcybiskup Gondecki, żeby przyjął tą odpowiedzialność. No zobaczymy. Zobaczymy. Musimy kończyć. Bardzo wam dziękujemy za to, że nas obserwujecie. Prosimy, żebyście nas udostępniali, żebyście nas finansowali i żebyście nas lajkowali i komentowali. My się o nic nie obrażamy i zapraszam was za tydzień. Dziękuję, Stasiu. Dziękuję, Arturze. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.